Siemanko, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę chciał Wam pokazać, jak możecie zrobić łatwo uwierzytelnianie użytkownika z użyciem Auth0 oraz podejścia serverless i narzędzia Now. W ostatnim filmiku zrobiliśmy sobie deploy Reacta oraz Node.jsa z użyciem Now. Jest to ten plik Now.json. Jeżeli trafiłeś z bomby lub trafiłaś z bomby na ten filmik i zupełnie nie wiesz w ogóle o co chodzi, to jednak zachęcam do cofnięcia się przynajmniej dwa filmiki do tyłu, żeby po prostu zrozumieć, czym jest Now i na co on pozwala. Natomiast jeżeli już wiesz doskonale, czym jest Now, no to zachęcam do dzisiejszego materiału, w którym skonfigurujemy sobie usługę Auth0. Auth0, w skrócie mówiąc, jest to taki projekt, który umożliwia w bardzo prosty sposób zrobienie uwierzytelniania, czyli autentykacji użytkownika z podejściem serverless, czyli nie po waszej stronie nie macie żadnej bazy danych, nie macie żadnej logiki biznesowej odpowiedzialnej za komunikowanie się z Googlem, z Facebookiem, z Twitterem, z różnymi podmiotami, które oferują usługę logowania, ale korzystamy z Auth0, czyli Auth0 wystawia nam specjalne endpointy, biblioteki, jakieś samouczki, które w bardzo prosty sposób pozwalają skorzystać z ich serwisu do uwierzytelniania. I oczywiście nie jest to zawsze super mega pomysł, ale myślę, że w wielu przypadkach warto skorzystać z Auth0, zwłaszcza w jakichś prototypach, zwłaszcza w jakichś takich apkach, gdzie tak naprawdę jest mało czasu i wolicie się skupić na innych feature'ach, to warto skorzystać wtedy z Auth0. Auth0 nie jest zamknięte, więc jeżeli zdobędziecie sobie tam 3000 użytkowników wewnątrz Auth0 i stwierdzicie, widzicie, że nie chcecie jednak korzystać z tego narzędzia, to jak najbardziej to można zrobić. Ale to nie o tym dzisiaj jest ten filmik. Więc wchodzimy sobie do Auth0. Musicie sobie założyć konto, możecie się do nich zalogować z użyciem GitHuba albo jakichś innych providerów. Ja to zrobiłem z użyciem GitHuba. No i mamy zakładkę Applications, gdzie po prostu wystarczy, że stworzycie sobie aplikację typu Single Page Web App. Nazwiecie sobie ją w jakiś sposób. Ja już to zrobiłem wcześniej. No i w zasadzie mamy tutaj wygenerowaną taką domenę, klient ID oraz klient secret, więc mamy te trzy rzeczy i one tak naprawdę będą nam dzisiaj potrzebne do tego, żebyśmy zrobili logowanie. Więc ja sobie Now odpaliłem w wersji deweloperskiej, czyli po prostu żebyśmy za każdym razem, jak zrobimy jakąś zmianę, nie musieli wypychać naszego kodu na serwery, to po prostu wpisujemy sobie now spacja dev i to spowoduje, że ten nasz projekt zbuduje się lokalnie. I to warto korzystać z tej opcji, dlatego że no, ta opcja sprawdza nam wiele rzeczy już lokalnie, więc unikamy czekania na wysyłkę plików na serwer tylko po to, żeby na przykład dowiedzieć się, że mamy gdzieś jakiś błąd, z którym Now nie jest sobie w stanie poradzić. Więc dlatego warto zrobić to, najpierw sobie przetestować ten kodzik lokalnie i jak wszystko jest ok, to dopiero go wtedy wypchnąć. Więc mamy Now lokalnie, działa nam tutaj apka Reactowa. Oczywiście w momencie, kiedy ją odpalamy pierwszy raz, no to musimy tutaj zaczekać, aż nam to się wszystko ładnie zbilduje. Więc apka Reactowa działa. Sprawdzimy, czy nam działa kod Node.jsowy, czyli mamy tutaj /api/test.js. No i widzicie, że w dalszym ciągu wszystko działa. Ja zrobię tutaj prostą zmianę, która spowoduje nam to, że będziemy mogli pisać sobie trochę inny adres, nie ukośnik test.js, ale po prostu ukośnik test.
bo no jednak rzadko się pisze endpointy z .js, więc taka prosta zmiana, po prostu dodajemy tutaj .js, czyli będziemy podawać w adresie na przykład test, to zostanie złapane przez to wyrażenie regularne, zostanie to podłożone pod $1 i zostanie dołożone .js, więc taka prosta zmiana powinna spowodować, że za chwileczkę będziemy mogli używać tego endpointa. Więc tu nam się projekt przybuduje, a ja w tym czasie dodam do naszej apki Reactowej możliwość logowania się poprzez właśnie auth0. Oczywiście najpierw musimy użytkownika przekierować na jakąś stronę, gdzie będzie mógł wpisać lub połączyć się z użyciem na przykład jakiegoś providera. Więc potrzebujemy tutaj tak na początek nic innego jak po prostu link. Link możemy sobie nazwać w jakiś sposób, jakąś labelkę mu dać, na przykład login, a jakby tym, gdzie chcemy wysłać naszego użytkownika, no to jest ta domena, którą mamy z auth0. Ją sobie możemy tutaj skopiować. Ona jest oczywiście HTTPS. I teraz musimy tutaj podać parę rzeczy jako parametr. Więc przede wszystkim wchodzimy na stronę login oraz teraz podajemy jeden parametr, którym jest ID naszego klienta. Ja sobie skopiuję stąd, wklejamy je i też chcemy podać tak naprawdę informację auth0, na jaką stronę chcemy zostać przekierowani w momencie, gdy jakby no wszystko pójdzie ok z tym logowaniem. Więc podajemy parametr redirect podkreślenie URI i tutaj podajemy sobie także tą ścieżkę do naszej aplikacji. Na ten moment sobie zrobimy po prostu localhost 3000 / API / test. Na razie oczywiście to nie będzie działać, ale zobaczymy, co się tam stanie. W ustawieniach waszej aplikacji bardzo ważne jest to, żebyście sobie ustawili URL-e, które są dozwolone, żeby auth0 mogło tam przekierowywać użytkowników. Jest to takie zabezpieczenie, żeby no jak ktoś przejmie władanie nad waszym kodem, żeby nie mógł ich przekierowywać Bóg wie gdzie, tylko w te takie wyszczególnione endpointy. Więc tutaj sobie wprowadzimy ten endpoint, bo ja tutaj już wcześniej miałem wprowadzone inne. Oczywiście możemy wprowadzać ich kilka po przecinku i tutaj będzie API test. I zapiszemy sobie te ustawienia i wracamy do naszego kodu. Zobaczymy, czy nam już działa endpoint. Endpoint działa i zobaczmy, co się dzieje w momencie, gdy klikniemy login. Gdy klikniemy login, zostaniemy przeniesieni na stronę auth0, gdzie możemy się zarejestrować. Ale tego nie będziemy robić, spróbujemy się zalogować z użyciem Google'a. Czyli już widzicie, że auth0 daje nam jedną rzecz, jaką jest logowanie z użyciem po prostu kredensiali google'owskich. Gdybyście wy to chcieli zrobić, no to trochę by to zajęło czasu, trzeba by było przeczytać dokumentację, trzeba by było założyć konto w Google deweloperskie, skonfigurować to wszystko, napisać logikę biznesową, więc mimo wszystko no, trochę czasu by to zajęło. A tutaj z auth0 klikamy sobie po prostu login with Google. Mamy tutaj piękną listę moich e-maili. Klikamy sobie na jakiś e-mail. No i widzicie, że zostałem przekierowany już tutaj na naszą apkę z kodem, który został zwrócony nam przez auth0. I teraz z tym kodem tak naprawdę niewiele możemy zrobić. Musimy ten kod wymienić dopiero na taki token, który będzie zawierał dane dotyczące użytkownika. Więc tak naprawdę musimy zająć się tym, żeby no, ten nasz testowy endpoint tutaj zaczął robić jakąś robotę.
Więc w tym celu myślę, że napiszemy sobie osobny endpoint, żeby już nie korzystać z tego endpointa test. Zrobimy sobie po prostu endpoint, który nazwiemy callback i ten endpoint będzie odpowiedzialny za jakby obsłużenie odebrania tego kodu od Auth0, odesłania go do Auth0 z odpowiednimi oczywiście parametrami i przechwyceniem z powrotem tokena JVT, który będziemy przekazywać dalej w ciasteczku i używać do uwierzytelniania. Wiem, że to brzmi może nieco skomplikowanie, ale nie lękajcie się, już śpieszę tutaj z wyjaśnieniami i spróbujemy sobie ogarnąć, jak ten kod powinien działać. Więc napiszemy sobie podobnie, jak mamy tutaj w module exports, więc mamy tutaj, możemy zacząć pisać ten nasz endpoint o nazwie callback.js i teraz tak naprawdę musimy w jakiś sposób przejąć te dane, które przyszły nam z powrotem, a w szczególności ten fragment tutaj nas interesuje i ten fragment musimy odesłać z powrotem do Auth0, oczywiście podając client ID oraz nasz secret. Jest to typowe flow OAuthowe, możecie sobie o tym poczytać w internecie. Ja dzisiaj nie będę tego aż tak tłumaczył, pokażę Wam w praktyce, jak możecie sobie to obsłużyć. Więc na początek będziemy musieli oczywiście w jakiś sposób wstrzelić zapytaniem do Auth0, więc zainstalujemy sobie tutaj Axios. Axios, require Axios, jest to biblioteka do odpytywania, do wykonywania zapytań HTTP, więc sobie ją instalujemy, npm install Axios i Axios będziemy wykonywać go w ten sposób, że const response równa się await Axios i teraz URL, do którego będziemy jakby wysyłać zapytanie, jest także dostępny tutaj, czyli to sobie możemy skopiować i to jest HTTPS i tu będzie oczywiście nie tylko tą domenę, ale to musimy wpisać auth token i nad tym endpointem, do tego endpointa musimy wysłać jakieś tam sobie body, które za chwileczkę sobie ustalimy, jak powinno ono wyglądać. Więc zrobimy sobie w osobnej zmiennej, request body, Axios tam w tle się mieli, instaluję, możecie już słyszeć szum mojego komputera, ale miejmy nadzieję, że zaraz, za chwileczkę wszystko się ładnie zainstaluje. Więc Axios chyba został zainstalowany, a my teraz do Auth0 musimy wysłać parę rzeczy. Przede wszystkim musimy wysłać grant type, czyli w jaki sposób chcemy uwierzytelnić tego użytkownika. Chcemy go uwierzytelnić z użyciem authorization code. Później musimy podać client ID i client ID w tym przypadku to będzie po prostu to, co jest tutaj. Wrzucamy je. Oczywiście wiem, że wpisywanie takich rzeczy jak client ID i client secret prosto do kodu źródłowego jest nie do końca prawidłowe. Nigdy tego nie róbcie. Poprawimy to, ale to poprawimy w osobnym odcinku, żeby już dzisiaj nie przedłużać, więc mamy client ID, wpiszemy je sobie tutaj. Później potrzebujemy jeszcze client secret i pamiętajcie, że client secrety zawsze używamy je wyłącznie w kodzie backendowym. Nigdy nie używamy ich w kodzie frontendowym, ponieważ tam ten sekret przestaje być po prostu sekretem i może zostać użyty przez każdego, więc tak nigdy nie róbcie.
No i tutaj musimy jeszcze podać redirect URI, czyli to miejsce, do którego użytkownik jest przekierowywany. W tym przypadku to będzie localhost 3000 / API / callback, czyli ten tak naprawdę endpoint, który teraz sobie piszemy. A kod, który z powrotem chcemy wysłać, to jest, pamiętacie to, co tutaj mamy w tym query stringu, więc do tego możemy się dobrać bardzo łatwo przez użycie obiektu request, czyli req w skrócie, i tutaj będziemy mieli po prostu query.code, więc już mamy skonstruowany tutaj obiekt, który jesteśmy w stanie wysłać nam z powrotem do Auth0. Wyślemy go z użyciem Axiosa. Tu mamy response, na który czekamy z użyciem z awaita, i sobie na początek zrobimy no niewiele więcej, po prostu zrobimy responda ze statusem response ze statusem 200, czyli success. I tutaj wrzucimy sobie do JSON-a to, co znajduje się w tym responsie. Czyli na przykład sobie zrobimy. Zanim przetestujemy ten nasz kodzik, trzeba tutaj jeszcze wprowadzić dwie zmiany. Pierwsza z nich, no to chcemy już przekierować naszego użytkownika z Auth0 nie na ten callback, nie na ten endpoint test, tylko callback, więc musimy się cofnąć tutaj do app.js, do naszego Reacta, i tutaj w parametrze tym do Auth0 musimy przekazać nasz endpoint o nazwie callback. Więc to jest pierwsza zmiana. Musimy oczywiście poczekać, aż nam znowu się to wszystko przemieli. A ja w tym czasem cofnę się tutaj jeszcze do tego naszego callbacka i tutaj sobie złapiemy jakiś błąd, ponieważ Axios, ważne też, że trzeba go napisać z kropka post, bo chcemy wysłać post, a nie get, więc ten Axios może nam zwrócić jakiś błąd, więc też wypadałoby go złapać. Złapiemy go z użyciem trya, czyli w momencie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to po prostu zwrócimy status 200 i ten nasz ładny JSON. W przypadku, jeżeli coś jest nie tak, to zrobimy catch error i po prostu wtedy zwrócimy też JSONa, ale ze statusem 500, że coś poszło nie tak na serwerze, i zwrócimy sobie takiego na przykład JSONa, w którym będzie na przykład error i error.message. To zrobimy w przypadku błędu. Natomiast tutaj Axios nam już od razu to, co dostanie z powrotem, robi nam z tego JSONa, więc tutaj już nie będzie JSON, tylko po prostu zrobimy send i wyświetlimy odpowiedź, to co nam zwróciło Auth0, i to będzie po prostu to, co nam wróci z powrotem, to będzie response.data, i zobaczymy, co nam się wydarzy w sytuacji, gdy po prostu uwierzytelnimy tego naszego użytkownika. Więc pójdziemy sobie na ten nasz endpoint API callback i zobaczymy, tu mam jakieś stare kody, więc wyświetlimy go z starym kodem. No i widzicie, że już jakby API od Auth0 nam odpowiedziało z błędem, więc ten try zadziałał, został wywołany błąd, tutaj po prostu ten promise nie został zresolwowany, tylko został zrejectowany, więc try zadziałał, i tutaj ze statusem 500 wyświetlamy error message.
Więc ten fragment działa. Teraz zobaczymy, co się wydarzyło, co się wydarzy w zasadzie w momencie, kiedy będziemy się logować. Więc klikamy login. Login tak naprawdę jedyne, co zrobi, to nas przerzuci na AuthZero, a AuthZero z powrotem na tą naszą funkcję callback. Więc klikamy login. Jeszcze raz się logujemy z użyciem Google'a. I widzicie, że mamy tutaj w odpowiedzi piękny access token, przepraszam, nie access token, tylko piękny ID token, który tak naprawdę jest JSON Web Tokenem. JSON Web Token, JWTIO, jest to taki token, który, jak zobaczycie, tu go wrzucę w formie zakodowanej, to tu z tej strony już w payloadzie widzimy moje dane z Google'a. Więc tak naprawdę mamy już uwierzytelnionego użytkownika. Tylko teraz uwaga, jest bardzo ważna rzecz. To, co znajduje się w tym JWT tokenie, nie jest to w żaden sposób zaszyfrowane. Więc nie możecie tam przechowywać jakichś ważnych rzeczy w takim tokenie. A druga rzecz, że za każdym razem, jak ktoś na serwer wam wysyła token, to wy nie możecie po prostu go sobie zdekodować, zobaczyć, o, jest tutaj Artur Chmaro w środku, jakiś gościu z Gmaila, wszystko jest ok. Nie. Ważne jest to, żeby zweryfikować, czy ten klucz, który dostaliśmy od AuthZero, czy on został faktycznie podpisany przez AuthZero. I to, myślę, zrobimy już w kolejnym filmiku, żeby dzisiaj po prostu was tutaj za długo nie trzymać. Więc mamy już, jak widzicie, JWT token, a w kolejnym odcinku sobie przede wszystkim sprawdzimy, czy taki token jest prawidłowy. Zapiszemy go w ciastku i będziemy to sprawdzać na frontendzie, czy po prostu użytkownik jest uwierzytelniony i czy może on dostać się do jakichś określonych zasobów. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zachęcam do obejrzenia drugiego materiału.